Poranne pytanie radialne. Krzysztof Kaszubski, witam Państwa. Dzisiaj w naszym studiu Monika Falej, Wiosna. Witam serdecznie. Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu. Piotr Lisiecki, Ruch Narodowy. Dzień dobry. No i już się chyba Państwo domyślacie, że porozmawiamy o jutrzejszym Marszu Równości i kontrmanifestacjach, które mają przejść przez Olsztyn. Monika Falej, Wiosna nie jest organizatorem, ale bierze aktywny udział w tym przedsięwzięciu. Tak, zdecydowanie. Akurat jeżeli chodzi o udział, o wspieranie tej inicjatywy, jesteśmy całym sercem za inicjatywą i będziemy uczestniczyć w marszu. A Piotr Lisiecki, Ruch Narodowy, jest przeciwny temu marszowi i organizuje i współuczestniczy w organizacji swojego marszu. Ruch Narodowy, jak bardzo wielu mieszkańców Olsztyna, jest przeciwny tej manifestacji, ale ciekawsze jest to, że pan prezydent jest zwolennikiem tej manifestacji. Myślę, że wyborcy pana Grzymowicza pękają z dumy z tego, jak pan prezydent będzie godnie maszerował w pierwszym szeregu Marszu Równości. No, liczymy na to, że w damskim przebraniu, albo może w ogóle nago, tylko w pawich piórach. Panie prezydencie, trzymamy kciuki. Miłość, równość, solidarność to motto przewodnie Marszu Równości. Co to oznacza, Monika Falej? No właśnie to, co pan, w przeciwieństwie tego, co pan powiedział, tak, nie ironizujemy, tylko właśnie mówimy o tym, co dotyczy osób akurat LGBT, czyli prawo do miłości, do równości, do szacunku i do godności. I czy gospodarz akurat tego miasta będzie w ten czy inny sposób ubrany, to myślę, że to jest jego prawo do tego, żeby uczestniczyć, a gospodarzem jest po to, żeby każda grupa miała prawo w sposób bezpieczny manifestować swoje problemy i uczestniczyć w swoich wydarzeniach. Czy którekolwiek z zagadnień, które pani wymieniła, są zakazane w Polsce? No to jeżeli nie są zakazane, to ja nie rozumiem właśnie kontrmanifestacji, bo rozumiem, że my idziemy z uśmiechem, z radością i robimy to, co chcemy, w sensie pokazywania, że nam na tym zależy, no to państwo akurat robicie kontrmanifestację, żeby powiedzieć, że akurat to jest niezgodne. Jakieś 30 albo z czymś, lat tak? temu no, taki to jest... Boguś, zwany też Bimbajem, w parku obok dyrekcji kolejowej, przechadzał się nago w prochowym płaszczu tylko i co jakiś czas wyskakiwał z bocznej alejki i okazywał swoje walory przechodzącym tam paniom. Mam nadzieję, że również będzie z wami jutro, jako weteran. Myślę, że to jest właśnie niegodne tego, co pan powiedział. To jest po prostu niegodne i ubliżanie komuś, po prostu jeżeli chodzi o jego wartości, jego godność człowieka i prawa człowieka. Czy przekreśla pani tego Bogusia? Nie, ja nie przekreślam. Pan się akurat ironizuje i bardzo niefajnie się pan tutaj wypowiada. Myślę, że to jest po prostu nieeleganckie przede wszystkim. Do władz Olsztyna, do prezydenta Olsztyna trafiają listy z prośbą o to, żeby nie angażował się w marsz równości, sugerując, że może dojść tam do jakiejś sytuacji, w której obrażone zostaną wartości Polaków, części Polaków, obrażone zostaną też uczucia religijne i że to nie jest dobry pomysł, żeby władze Olsztyna wspierały ruch LGBT. No wiecie pan, no w Polsce akurat jest taki problem z prawem, że mamy 3 artykuły, na których się opiera przestępstwo z nienawiści. Mamy artykuł 119, 256, 257. Żaden z nich nie dotyka kwestii płci i chociażby kwestii też orientacji seksualnej, ale też i nie dotyka i nie dotyczy osób z niepełnosprawnościami. Więc mówimy tutaj o tym, że mamy pewien deficyt związany z prawem i z jego przestrzeganiem, ponieważ pan może się tutaj posługiwać akurat tą obawą, ale na przykład osoby właśnie, których dotyka chociażby ironia z pana strony, czy też wręcz przestępstwa z nienawiści, nie mają możliwości obrony swoich praw. I właśnie o to chodzi w tych wszystkich marszach, żeby pokazać i mówić o tym, że te osoby mają prawo do godności, do szacunku. Nie, proszę pana, nie do profanacji. Więc ja nie mówię o profanacji, bo akurat uważam, że każdemu się godność należy. Tylko, że z drugą stroną. No ale było też pytanie. Ja mówię o tym, że mówimy o nienawiści do osób z LGBT. Więc z jednej strony uważam, że absolutnie takich przestępstw nie powinno być, czyli nie popieram w żadnym bądź razie kwestii związanych z profanacją uczuć religijnych, ale myślę, że każde wyznanie ma do tego prawo i to jest, dotyczy wszystkich, a z drugiej strony nie chronimy grup defaworyzowanych, którym właśnie chociażby są osoby z LGBT. Więc mówimy o równości, ale tylko dla wyróżnionych. Piotr Lisiecki, dlaczego obawiacie się państwo tego, że w czasie Marszu Równości może dojść do sytuacji, w której naruszono zostaną uczucia religijne, czy poczucie estetyczne części mieszkańców Olsztyna. Estetyczne, no proszę. Obawiamy się, bo do profanacji dochodziło w poprzednich marszach, które przychodziły przez inne miasta.
Natomiast ale tego są służby, pani żeby Monika, wtedy też... czy jest pani lesbijką? Nie, nie jestem. Bo pani lider... Ale czy pan jest homoseksualistą? Nie jestem. No widzi rzecz pan, w tym, że ja nie czuję potrzeby. Pytanie, ale takie pytanie ja się po prostu nie zadaje, potrzeby. Proszę pana. No. Dlaczego? No ale państwo maszerujecie przez miasto, manifestując swoją preferencję seksualną. Ja nie dla nas, nie, proszę dla pana, nas właśnie społeczeństwa. Przed chwileczką powiedziałam, czym my się zajmujemy. Mówimy zajmujecie o prawach, się... prawach i godności ludzkiej. Proszę pani, jakie prawa osób prawa homoseksualnych nie istnieją w Polsce? Jakie? Te, jest pani, panu, w, radiu, ja jest pani w radiu publicznym, i pani które... lider, pan Biedroń, znany głównie z tego, że jest aktywnym homoseksualistą. No niestety, i chyba tylko wie pan, z tego, no akurat mówi pan nierzetelnie, bo jest bierze był udział posłem w demokratycznych na Sejm, wyborach, był prezydentem. Ale właśnie był zostaje wybierany na Sejm, ale nie, bierze udział w i życiu wie pan, publicznym, że jest poseł demokratycznie. Był pobity? Czy wie pan, nie, nie ma jedyny, demokratycznie. Akurat poseł Wipler też był pobity. No tak, ale z powodu chociażby homoseksual. Nie wiadomo, nie wiadomo. No, nie wiadomo. Pan wie, tak? Więc, no, poseł Biedroń, nie może pan Biedroń tak, startuje no. w demokratycznych wyborach, ma wszelkie prawa. Jeżeli mamy czego prawa, jeszcze, czyli możemy też demonstrować swoje, to, swoje nas, wydarzenia. To, co nas nie smaczy w państwa marszach, to nieobyczajność. Sam fakt, że ktoś potrzebuje swoją seksualność ekspiacyjnie pokazywać, eksponować, to budzi nasze niesmaczenie. W takim razie możemy mówić o tym, że... W kodeksie wykroczeń mówimy o takim zapisie. Jeżeli jest coś takiego, to uważam, że od tego są służby, które powinny się tym zająć. Jeżeli... Mam nadzieję, że służby się tym zajmą. Jest rozwiązanie. Nas, myślę, że to jest nierzetelna informacja, mam wrażenie, którą pan że przekazuje. Się w trójkę przekrzykujemy w tej chwili. No tak, ale to jest nierzetelne czy jest pani w stanie zagwarantować, no, jako osoba biorąca udział w Marszu Równości, że no, tego naruszenia wartości religijnych, naruszenia poczucia godności części osób nie będzie w czasie tego marszu, czy nie będzie eksponowania własnej seksualności, którą pan Piotr Lisiecki uważa za co najmniej nieobyczajną. No dobrze, jeżeli pan zagwarantuje, że nikt nie będzie nam ubliżać i naszemu marszowi, a co już się dzieje, bo od dwóch dni czy od dnia już wczorajszego jeździ Nyska, która wykrzykuje właśnie nierzetelne rzeczy, mówi o pedofilii, ale o nie pedofilii, staje, ale nie mówi, nie staje pod kościołami, parafiami w tej sprawie. Tak tylko akurat... Jeździ wszędzie. No nie, no wie pan dobrze, że jeździ akurat wszędzie. Nie i nie stoi tam, gdzie ewentualnie wiem też to dobrze, się dzieje. Wiem dobrze, że jeździ wszędzie, jest no pani więc, bardzo nierzetelna. No, ale widzi pan. Wróćmy do nieobyczajności. Nieobyczajność, wie pan, jeżeli pan zagwarantuje, że nie będziecie naruszać nie. naszej godności. Państwo organizujecie marsz. Ale państwo też. Tak, więc... ale w innym miejscu marsz w obronie no wartości do tego marszu przejdziemy za chwilę no, i spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, czy tam nie będzie naruszenie godności osób LGBT na przykład. Bo, no bo może ja już od wczoraj, ona jest naruszana w Olsztynie, więc ona już jest naruszana od wczoraj przynajmniej w Olsztynie i przy każdych marszach jest naruszana, w Warszawie też była naruszana i w każdych miejscach, w których my się pojawiamy jest na coś taka ciekawość. Jest kontrmanifestacja. Państwo nie idziecie ze swoją manifestacją, tylko chcecie z eksponowaniem swojej seksualności. Ale tutaj nikt nie eksponuje. Jeżeli pan nie chce tego oglądać, to po prostu pan po prostu nie chodzi. Ale dlaczego Piotr Lisiecki, Ruch Narodowy, czy może pan zagwarantować, że jutro w czasie marszu, kontrmarszu w stosunku do Marszu Równości osoby o preferencjach LGBT nie będą obrażane, nie będą traktowane w sposób niegodny? Mam nadzieję, że osoby LGBT nie będą zachowywały się prowokacyjnie i pan odwraca właśnie w tym momencie sytuację. Czy będziemy, i nieobyczajnie. Czy pan gwarantuje proszę pani, to? Proszę pana. My wyznajemy zasadę. No. Rób to w domu po kryjomu. Żaden kodeks nie zabrania w Polsce homoseksualizmu. Nikogo to z Polaków nie obchodzi. Jak mówię, Robert Biedroń startuje w wyborach i nawet wygrywa też, te wybory. Proszę pana, tylko mnie nie interesuje nie pana powodu. Na przykład kwestie związane z religijnością pana, a ja muszę i to też, oglądać. Dlaczego pani musi to oglądać? No bo akurat kiedykolwiek wychodzicie... panią zmuszałem do tego? Tak, bo wychodzicie na zewnątrz z tym. Na zewnątrz? Tak. Skąd wychodzimy? Z katakumb? Nie, no właśnie z domów. Nie z tego, wiem, właśnie czy pani z tych wie, czterech ale ścian. Ten kraj jest od 1000 lat katolicki. Ale tradycyjnie, co mnie... tradycyjnie no, ale chodzimy to są pana z procesją. Wartości, a nie moje. Ja je szanuję i nigdy chodzimy, nie robiłam żadnych nie szanujecie pism. Tych wartości, właśnie, bo je profanujecie. Widzieliśmy nie, w Gdańsku. Proszę mi powiedzieć, czy ja profanowałam pana wartości? Profanowaliście. Proszę powiedzieć, czy ja profanowałam nie, pana... Osobiście tego nie widziałem. No to bardzo mnie to czy cieszy. Czy pani widziała, żebym ubliżał osobom czy ja wychodziłam lesbijkom, gejom? Tak, właśnie przed chwileczką pan ironizował w stosunku do pana Biedronia. Ironia i sarkazm. No.
to nie ubliżanie. To jest właśnie nieeleganckie, bo to idzie w kierunku elegancją, mowy nieprzona. To idzie w kierunku mowy nienawiści. Mężczyźni z przyklejonymi dildami na czoło też wydają się dosyć nieeleganccy. Panowie w sukienkach też nie są eleganccy, no proszę pana. Naprawdę? Ale pojawia się pytanie, czy państwo to słyszeli, co powiedziała pani Monika? Do symboli narodowych, jest eleganckie, mówiąc o tym, że Polska dla Polaków, są nieeleganccy. To też jest porządne. To jest pana kierunek myśli. Jestem zaszokowany. No widzi pan. Coraz bardziej. No to się bardzo cieszę. Przepraszam, przerwałem pytanie. Czy to, że mogą się pojawić elementy odnoszące się do faszyzmu na przykład w czasie jutrzejszej kontrmanifestacji, no, bo zdarza się, że takie zachowania są, które propagują faszyzm czy nienawiść w czasie takich marszy, no, co wydaje się, że jest odpowiedzią... Jesteśmy przeciwnikami faszyzmu jako ustroju totalitarnego od lat. My narodowcy, my konserwatyści. Faszyzm jest dla nas przekreślony. Ale to nie pozwala, jakby nie pokazuje, że jednak jedno pan mówi, a inne rzeczy się dzieją, więc no też taka jest ciekawostka. Czy możecie państwo zagwarantować, że jutro w czasie tych marszy i kontrmarszy nie dojdzie do sytuacji, w których policja będzie musiała interweniować, że ja służby porządkowe mocno. Obydwu marszy mają zapewnione bezpieczeństwo dla wszystkich tych, którzy przypadkowo na przykład się pojawią gdzieś na ulicach Olsztyna, bo wy będziecie po prostu szli ulicami Olsztyna wokół mieszkańców, którzy powiedzmy z ciekawości pójdą zobaczyć, na czym polega marsz i kontrmarsz. Znaczy, proszę państwa, żebyśmy się dobrze zrozumieli. Idziemy, zorganizowaliśmy marsz, czyli organizatorzy zorganizowali marsz. Nie organizujemy kontrmarszu, tylko idziemy swoim wydarzeniem, tak jak to zostało przekazane, tak jak to zostało zakomunikowane. Nie organizujemy kontrmarsz, tak jak tutaj państwo to robicie, więc my gwarantujemy i to będziemy się starać, żeby z naszej strony było wszystko zgodnie z prawem, a już kontrmarsze nie należą niestety do nas i mam nadzieję, że nie będzie takich kontrmarszy, bo myślę, że każdy w tej Polsce ma prawo. Manifestacje. Każdy ma prawo akurat w Polsce manifestować nie ma w nazwie swoje poglądy. Kontr. Po prostu będziemy manifestować tradycyjne wartości. Mam nadzieję, że uczestnicy marszu lesbijek, gejów, transseksualistów nie będą nas prowokować. Musimy proszę państwa, ja nie jestem lesbijką, tak jak powiedziałam, i bardzo popieram grupy defaworyzowane. Jest mi przykro, że muszą właśnie w Polsce się spotykać właśnie z kontrmanifestacjami, ponieważ państwo uważacie, że macie monopol na życie. Chyba kawa państwu nie jest potrzebna po dzisiejszych porannych pytaniach. Monika Falej, Wiosna. Niech Wiosna będzie z wami. Zapraszam na marsz. Miłość, radość, prawa człowieka. Piotr Wysiecki, Ruch Narodowy. Bóg, honor i ojczyzna. Dziękuję bardzo.